Siemanko, witam na kanale Kolekcjoner Horroru, a dzisiaj pokażę wam ciekawą figurkę z firmy NECA, a będzie to postać serialowa, Ash kontra Martwe Zło. Kto oglądał serial, na pewno kojarzy tą scenkę na magazynach, gdzie taka nawiedzona zabaweczka zaatakowała Asha. Jeżeli serialu nie oglądaliście, taki urywek może wam pokażę. Tutaj gdzieś w tle może będzie leciało. A tutaj co my mamy? Mamy Asha, mamy wymienną głowę. I co my tu jeszcze mamy? No i tutaj mamy tą zabaweczkę, która jest opętana. Nie ma tego za wiele, ale myślę, że warte obejrzenia szczegółowo tej figurki. Także zapraszam do obejrzenia prezentacji Asha z firmy NECA. Figurka zapakowana jest w małe, prostokątne pudełko z okienkiem. Na pewno różni się rozmiarem i ogólnie budową tego kartona od tych wszystkich wersji Ultimate, które wam pokazuję. Za okienkiem oprócz figurki mamy tylko wymienną głowę i laleczkę, ale jeżeli mamy inne wersje z Ashem, to jak najbardziej można dopasować do tej figurki główki i rzeczy z tych innych zestawów. Na boku kartonika mamy logo filmowe, a z tyłu trzy fotki naszej dzisiejszej figurki z akcesoriami. Nie ma tego za dużo, więc prezentacja będzie krótka. Niżej mamy jeszcze dwie kwadratowe foty, Asha mam, ale tego potworka nie kupiłem, a szkoda, bo kosztował tylko 100. Po rozpakowaniu, chociaż nie jest to wersja Ultimate, to też mamy tło dla figurki. Tym razem jest to czerwono-czarne tło, które przedstawia las. Figurka Asha mierzy około 18 cm wysokości, jest to w pełni ruchoma figurka i jak już widzimy, bardzo starannie jest ona wykonana. Wygląda jak prawdziwy filmowy Ash Williams. Zobaczcie sobie tą główkę bardziej z bliska, jest to główka przeznaczona dla tej opętanej zabawki. Tylko na niej będzie można tą laleczkę przymocować. A co do główki, to jest bardzo fajnie wykonana, już nawet nie muszę komentować chyba. Jego twarz, która jest precyzyjnie wykonana ze zmarszczkami i resztą, przez co wygląda jak żywy. Czy nawet jego zęby, które są każde z osobna ładnie pomalowane, już nie mówiąc o języku. Fryzurka również super wyrzeźbiona, tak jak powinna być. Nawet możemy tutaj niżej zobaczyć jego siwiznę. No i z tyłu ładnie zaczesany. Oczywiście jego główka jest w pełni ruchoma i możemy nią poruszać na każdą stronę. A to jest ta opętana lalka. Jest ona bardzo malutka, ale pomalowana mimo to jest naprawdę bardzo ładnie, żadnych defektów, niedociągnięć, wygląda bardzo fajnie. Zamocowałem tą lalkę poza kamerą, bo musiałem najpierw dotrzeć do tego, jak to zrobić, a trzeba jej rączkami zahaczyć o nos Asha, a jedną z jej nóg włożyć mu do ust. Jakoś to się trzyma. Także no, fajny zestaw do odegrania scenki, którą można zobaczyć w pierwszej części serialu Ash kontra Martwe Zło. A to jest druga główka wymienna naszego bohatera, aż tutaj ma lekko otwarte usta i też można zauważyć, że jego policzek jest przecięty. No jest to już taka zwyczajna główka, można powiedzieć standardowa. Teraz wymienimy mu tą główkę. Główkę musimy zamontować na taki podłużny cypelek. Teraz założymy mu tą drugą główkę, tylko pamiętajcie, żeby być ostrożnym, ponieważ jak nie traficie tym cypelkiem do dziurki, to można go złamać. A już dwa razy mi się tak zdarzyło przy kręceniu prezentacji. Dobra, coś tam weszło, teraz tylko jeszcze docisnąć. I jest. No i tak to wygląda, ale fajne jest to, że obraca tą główką dosłownie w każdą stronę, tak jakby główka trzymała się na kulce. Ash zazwyczaj ubrany jest w taką błękitną koszulę, ale nie tutaj, ponieważ ubrany jest w strój roboczy, a pracował gdzieś tam w sklepie na magazynach. Też to jest koszula, ponieważ jest zapinana na guziczki, jest kołnierzyk. Koszula ma dwie kieszenie na dole i dwie na klacie. Po jednej stronie można zauważyć długopisy. 5 długopisów w różnych kolorach. A na tej drugiej kieszeni przypięta plakietka z jego imieniem. Jest to malutkie, ale bardzo czytelne. No chyba, że ktoś ma problem ze wzrokiem, to może być problem. Figurka jest ruchoma w barkach, no musi, nie ma innej opcji, jakoś przecież będzie musiał odganiać tą opętaną lalę, nie? Zginają mu się również ręce w łokciach, obracają mu się też dłonie. Możemy również obracać figurką w pasie. A tak wyglądają jego plecy, koszula ma takie naturalne zagniecenia, także jest to też bardzo ważne. Gdyby to była zwykła figurka, to ta koszula byłaby prosta i gładka, ale NECA to kilka poziomów wyżej, więc wszystko ma być realistyczne. Spodnie kolorystycznie też są w stylu Asha, te tutaj to taki jaśniejszy brąz, a on zazwyczaj chodził w takich ciemnobrązowych spodniach. Nogi Asha również są ruchome, możemy nimi zginać na boki, do przodu i do tyłu, zginają mu się również kolana. A buciki ma natomiast skórzane, czarne. Na podeszwie mamy logo firmowe NECA i dziurki na podstawkę.
Pierwsza dłoń, jaką widzimy, jest bardzo realistycznie wykonana, wygląda jak prawdziwa i ma też wystawiony palec. Ta rączka jest chyba w każdym wydaniu Asha i służy ona do trzymania broni palnej. Druga ręka jest sztuczna, bo już wiemy, że za młodu stracił dłoń. Ręka jest również bardzo fajnie wykonana, nawet wyrzeźbione ma tam paznokcie. Tak to wygląda po wewnętrznej stronie. Malutki zestaw, ale warto go mieć, ponieważ tylko tutaj otrzymamy Asha w tym ubraniu roboczym. Jest to bardzo fajna i profesjonalnie wykonana figurka. No i to jest na tyle. Mam nadzieję, że figurka Wam się podobała. Mi podoba się bardzo. Bardzo lubię tą postać serialową, tego Asha. No i tak sobie myślę, czasem nie odegrać tej scenki w animacji, czyli nie wykorzystać tej figurki i stworzyć animację, jak walczy sobie z tą upiorną, najedzoną zabaweczką. Może się uda, może nie. Jak się uda, no to wiadomo, będziecie mogli ją obejrzeć. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za obejrzenie, ja się z Wami żegnam, na razie i cześć.